Dzień dobry wieczór. Z tej strony podobnie Starki. No i widzimy się oczywiście w Dicey Dungeons. Odcinek bodajże 24. No i dziś spotykamy się po raz kolejny z Wiedźmą. No i cóż, jako że Wiedźma, to mamy do wyboru dwie rzeczy. Standardowa Wiedźma albo odliczanie. I dzisiaj skupmy się na odliczaniu, bo szczerze powiedziawszy, jest to chyba najłatwiejsza wiedźma, jaka kiedykolwiek powstała. A jak już mam pechać z wiedźmą, to tak, chciałbym coś lżejszego. Ale dobra, odliczanie. To magia. Twoja pierwsza kostka to zawsze 6, następna to 5, potem 4, potem 3. Jesteś wiedźmą, na pewno sobie poradzisz. No, i zaczynamy ze sztychem. Inaczej mówiąc, jest to wyzwanie, w którym musimy mieć dobre rzeczy pod każdym numerem i szybko zdobyć, jak to się nazywa. Lustrzane odbicie? Chyba tak to się nazywało. Nie, sale luster, tak, sale luster. A póki co, powitajmy ponownie moją ulubioną, nieprzemijającą porażkę. Oto wiedźma. Dobra. No, i jakby mówiąc, zaczynamy ze sztychem oraz uszkodzeniem. Sztych, max 5, obrażenia 1, weź nową kostkę. No. Na szóstce póki co mamy, a uszkodzenie na piątce mamy, zadaj 3 obrażenia. I szczerze powiedziawszy, zostawimy tak, jak to jest, chyba. Nie czuję, żeby to było konieczne do zmiany, więc no. Tak, dwie skrzynki, więc jak widzicie, będzie tutaj dużo, dużo rzeczy. Ale okej. Okay. Proszę, widzicie, jakie piękne? Więc tak. Tak. I jako, że nie mamy niczego lepszego, to robimy takie piękne coś i no. W następnej rundzie będzie super, bo będę mógł łatwo zabić gościa, a póki co. No. W sumie nie dobić, ale pobić. Tak będzie. Nie ma znaczenia. Tak. Tak, a nie, nawet pokonamy dzięki temu, że właśnie użyłem sztycha. Więc jej. Flawless victory, po prostu. I póki co dostajemy szturchaniec. Minus 2 wartości kostki, minus 1. Czyli ja tego potrzebuję. Nie wiem, ale powiedzmy, że dam na trójkę. Bo to jest taka, wiecie, środkowa wartość. Więc nie będę żałował aż tak bardzo. Nawet moment i tak, no widzicie, wszystko standardowo, tak samo jak ostatnio. Statura nawet nie będzie różnić od tamtej, bo, no. Taka jest prawda, tutaj tą wiedźmą można grać mocno, tak schematycznie. No, a jeśli chodzi natomiast o samą sobie salę luster, którą chciałbym czym prędzej zdobyć, rzecz jasna, to kwestia będzie bardzo prosta. Szturchaniec zarzucamy tutaj, czy nie? Dobra, czemu nie możesz jeszcze przydać? Ale wracając. Dobra, nie przyda się. Ale wracając, no to jeśli chodzi o salę luster, to musimy ją ustawić na dobrej wartości, żeby łatwo było ją wywoływać. A jednocześnie, żeby, no, nie zapychała można miejsc. Chociaż dobra, zostawimy ją na pierwsze miejsce, jak tylko zdobędziemy. Prawda jest taka, że w sumie nie mamy po co komplikować życie, jak zawsze w pierwszej turze dostaję szóstkę. No. Ale dobra, mniejsza o to. Póki co fala dźwiękowa max 4, zadaj osłabiaj. Porażenie, zadaj poraż. Z tych dwóch rzeczy, tutaj co prawda trzeba czwórki. Dam to akurat w takim razie na czwórkę. Może trochę głupie, ale tak. Wydaje się być uniwersalnie lepsze. Okej, okay, magiczny pocisk, super, na jedyneczkę idziesz. Okej, okay. I tak, co my tu mamy? Kałamarniczka, pirat, kichacz. Nic groźnego, dam radę. Tak, wiem, że niby trochę głupie, że to jest na jedynce, ale no. Zrobiłem tak, jak chciałem, więc no. W sumie, czy jest sens rzucić falę uderzeniową? Dobra, jest sens. Dobra. Dobra. Jeśli kogoś zastanawia, czemu, to w ten sposób po prostu czujesz, że będziemy mogli. To dobra, to był błąd. To był błąd, nie wiem, co sobie myślałem. Nie potrzebujemy tylu sztychów. Aż nie, dobra. Przynajmniej w ten sposób mogę zrobić jeszcze szturchańca. Który też nie wiem, po co mi będzie, ale okej. Okay. Dwie szóstki. W sumie dobrze, że tak się trafiło. A tak, kolejna czwórka. Ojojoj. O, to wiecie co? W sumie można zrobić też coś fajnie. Nie użyjemy tego od razu, ale tak. W następnej turze będziemy mieli za to łatwiej trochę pod tym względem. Cokolwiek, a w sumie mogą użyć kryształowej kuli, nie pomyślałem o tym.
Dobra, dużo to i tak nie zmieniło. Może mam bardzo mało życia. A, i magiczny pocisk w sumie, czemu nie? Zarzucę tak, żeby to zrobić od razu. I wygraliśmy dzięki temu. Jej, 10 życia. Łatwo jeszcze można zginąć przez moją głupotę, ale spokojnie, jakoś to będzie. I sala luster, no, na dwójeczkę niech będzie. Księga zaklęć, sala luster, zmień. O. Teraz można powiedzieć szczerze, że jesteśmy już na... prawie, że... i mołudzie. No i teraz tak 4. Czyli znowu będzie 6. Potem będzie 5, czyli wszystko oprócz 6, czy... Nie, chyba znowu wróci? Nie wróci. Akurat jak na złość. Następnie tu już nie będzie 6. Ale dobra, przeżyjemy. To nie problem. O, i teraz tak. Co się najbardziej opłaca tam wsadzić? Chyba 3, szczerze. Żeby to była wielka różnica i tutaj nie wsadzamy nic, zamiast tego robimy magiczny pocisk i tak. Dobra. I co my tutaj osłabimy? Szkoda, że nie pierwszego kolca. Ale z drugiej strony zawsze lepsze niż nic. Dobra. Dobra, no i nie ma 6. Smutne. To z drugiej strony, czy powinienem się tym w ogóle przejmować, że nie ma 6 teraz? Nie, wydaje mi się. Tak. Tak, kryształowa kula. Oszczędziłbym sobie obrażeń, ale no jedno życie bez przesady nie będę marnował. Aż tak źle jeszcze nie jest. A te 3 obrażenia też nie zbawią mnie, jako że no, po tej walce dostajemy dosłownie level upa. Okej. I teraz tak. Jak tylko będzie okazja, bierzemy ulepszone miejsce i na nie będziemy kłaść... ale luster. Okej. Teraz... musimy z nim zaczynać, czy nie? Zaczynajmy i tak, wiecie, dla bezpieczeństwa. Zawsze w następnej turze po prostu od drugiej przekładamy to na inne miejsce i będziemy mogli bardziej tym spalić. Okej. Okay. A teraz tak, magiczny klucz. Nie, magiczna tarcza. Fajne, ale nie. Pirat. A jeśli chodzi właśnie chyba ostatni był bandaż, to wydaje się być totalnym. Meh. Okej, tak. Tak. I tak. Może dało się to jakoś lepiej zagospodarować. Nie mnie oceniać. Dobra. Kolejna 6. Tylko 2 parzyste. A to smutne. Ale dobra. I tak to zrobimy. Tak jeszcze rzucę tym w sumie. Zostawmy sobie luster. Kresztą w ogóle do 3 kostki. Dobra, zrobimy to od razu, żeby było lepiej w sumie trochę. Tak, to tak, to tak. Tutaj nie ma znaczenia co jak rzucę, więc nie będzie jedynka. Ogół magicznego pociska jedynką zrobić wiem, ale na razie jeszcze nie czuję, żeby to było aż takie potrzebne, żeby się starać i więcej próbować tak się mieszać. Okej. No i doszliśmy do momentu, gdzie mamy 6 kostek. Bardzo szybkie, bardzo proste, jak już właśnie tutaj mamy gwarancję działania sali luster i tym podobnych rzeczy. Więc po prostu, no, jak widzicie, na tym będzie polegała cała rozgrywka. Zdobyć super potężne rzeczy, naładować się na maksa salami luster i wygrywać przez ilość samych kostek. No i teraz znowu 6. 2 w sumie. Tak. I teraz mogę tak. Tylko dosłownie wystarczająco dużo kostek i jedynkami tworzę magiczne pociski, parzę z tymi odpalami... odpalamy? No i widzicie, zwycięstwo. Widzicie moją brodę? Podoba ci się? To dlatego, że pirat! Okej. Okay. Szybki łyczek kawy i lecimy dalej, dobra? Okej, okay. I tak. Klucznik. Wredny wróg, aczkolwiek zgoła niegroźny, driada. Już mnie dobiła kilkukrotnie i ogniomistrz. Dobra, klucznik na koniec. Co prawda pilnuje przedmiotu, ale... naprawdę nie czuję, żeby klucznik był na tyle... powiedzmy groźny, żebym musiał cokolwiek z nim zrobić. I teraz tak, fala dźwiękowa. Na plus, tak, standardowy schemacik. Ah, okej.
no i w następnej rundzie znowu dostajemy szóstkę. To będzie można zarzucić, tak? Dalej luster. Dalej luster, tylko... anuluj najpierw może, tak? Tak, tak. Jedynko magiczny pocisk dostawiamy na później. I no. Będę musiał później lepiej pomyśleć jeszcze o porządkowaniu mojej tej sali. A w sumie jest jakiś sal księgi zaklęć. Ja już mi się pomyślał wszystko, no ale tak, będę musiał pomyśleć o tym. A trochę lepiej, bo no nie ukrywając, na obecny moment to jest po prostu jeden wielki bałagan. O nie. Nie musimy tego rzucać. I tak zawsze dostajemy wszystkie wartości, więc tak. Nie musimy tego rzucać. I no, mówiłem, że Driada może być bardzo niebezpieczna. I nie będzie to trudne. Właśnie dzięki temu, ile mamy kostek. Ale 4 życia to nadal nie jest jakoś tak zadowalająco. Na całe szczęście mamy 2 jabłka. Okej, śluzokula na parzystej. Lepsze to niż szturchaniec. Tak, tak. I ogniomistrz akurat jest groźnym wrogiem, więc wolę, wiecie. Wiecie, chociaż 16 życia. Super podatność na lód, którego nie posiadamy, tak. Tak, standardowo. Teraz nawet zrobię tak od razu, żeby było już przygotowane. Następną rundę. Dalej luster. I w sumie śluzokulę też mogę wystawić, magiczny pocisk. Wiecie, tak już na pełnej parze. O nie. Zadaj 2 obrażenia po prostu. Zadaj 2 obrażenia pod polkostkę. Nic się nie zmieniło. Sala luster, tak. Możemy sobie pozwolić na to, żeby bawić się w salę luster, czy lepiej... Lepiej nie. Wszystko mamy parzyste w sumie, to jest trochę głupie. Ale no, nie pomyślałem. Jasień, ryzykuję śmiercią, ale i tak już byłem w stanie zginąć. Będę dobra. Więcej kostek daje więcej nadziei na przeżycie. 2 kostki podpalone. Niestety ich nie mogę ruszyć. I no niestety wygląda na to, że zostałem pokonany. Tak, 26 obrażeń mu nie zabiorę. Niestety jedynka została podpalona, co jest najgorsze. I mogę tutaj wyrzucić właśnie 3 kostki kolejne. Ale no, czy to coś zmienia? Jakąkolwiek parzystą mogę użyć pocisku. Tutaj 5 obrażeń, zostaje mu 21. Okej. Chyba nie mam żadnej czwórki? O, a nie, mam, dobra, czyli to tak trzeba. Bo mogę zrobić coś takiego. To właśnie tak, to będzie łącznie 8. Zostaje mu 18. Szóstkami niestety nic nie zrobię. Przez sztycha trochę. Chwila, jedynko, mogę wywołać kolejny pocisk. Gdybym miał jedno życie więcej, to może by się to udało. Tak, to niestety nie mam pojęcia. Dobra, zobaczmy. Może się okaże, że akurat mam wystarczająco, żeby to zrobić i tylko nie potrzebuję pani. No niestety minimalnie chyba zabraknie. Lepiej zrobić. Ta, 5 obrażeń. Więc musimy liczyć na farta, który oczywiście się nie wydarzy. No ale tak, wiecie, ja tu jestem grającym, więc można było się spodziewać. Niemniej jednak startujemy ponownie, bo mówię, to jest proste, ja wiem, że to mogę przejść. Więc no, damy radę. Nieważne, ile będę musiał razy próbować, damy radę.
niekoniecznie w tym odcinku, żeby nie było, ale czułem, że to nie jest trudne naprawdę. Jeśli będę się skupiał na tym, żeby to dobrze rozgrywać, to będzie super. Tak, tak. Nie tak tylko, tak i tak. Mogłem dodatkowego sztycha, ale to ma sens. Nie szczególnie. Oczywiście dwie parze, a nawet trzy parzyste, super, po prostu, super. No ale dobra, tym razem będziemy musieli lepiej myśleć. Tak, jeśli chodzi o ognisty, ten magiczny pocisk będzie musiał być na jednym z trzech pierwszych, żeby zawsze go już startować. Salę luster też brał na start zawsze, żeby już móc ją właśnie uruchomić. Po czym bym potem leciał raczej już na pojedynczej sali luster, tylko na parzystych. Jedno więcej miejsc. Wiecie, jak tak teraz wielkie rozkminy robię. Nie, żeby to miało jakiś wielki sens, ale no. Próbuję rozkminiać na przyszłość już, jak tutaj rozgrywkę prowadzić, żeby może, no, nie przegrać. Dobra, kolejna śluzokula w nas. Niestety, więcej obrażeń. Ale dostajesz z kostki, jeszcze raz z kostki. No i wygrana. Slurp, 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 slurp. Slurp, slurp, slurp. Okej, nie znam języka glutów. Ej, tu akurat się przydała siostra. Ona jest glutem, to ona wie, jak gluty gadają. I szturchaniec. Nawet kliknę ignoruj i nie będę z niego korzystał w znanym życiu, więc nie ma co. Więc dobra. Mamy trzy tury na pokonanie gościa. I dobra, nawet pokonamy go w jedną turę, żeby nie ryzykować. A to dobra, to może to był kłopot, że użyłem tej kuli, ale mniejsza. A teraz tak, palące światło, minimum 4, czyli 4 więcej, albo porażenie. I wezmę palące światło i ono może być na jeden z... teorii może być. A tutaj mamy magiczną tarczę na trójeczkę. Nie ma, przebacz, magiczne światło będziemy musieli używać bardzo często. Jaką, jakie światło? Tarczę. Magiczną tarczę. Bo coś czujesz po prostu... To jest nasza nadzieja na przeżycie. Ale dobra, nie będę teraz może panikował, gadał. Czy coś... Na to wszystko jeszcze przyjdzie czas, zobaczymy, czy w ogóle będę pamiętał tarczy. A póki jest opianek. No dobra, przynajmniej dostaniemy tylko za 6, a nie za 11. 3. Niestety 2 punkty obrażeń na altarczkę, już wolę mieć zarzuconą na później. W ten sposób, tutaj. Tak, tutaj, tak, żeby mieć chociaż te 3 punkty tarczy. A, teraz tylko za 5, czyli za 2. Nie jest źle. Gorzej, stracimy 6. W sumie, no dobra, w praktyce nie jest takie strasznie złe. Patrząc na to, że w sumie to tak... Skąd nawet byśmy nie mieli co zrobić na razie. No i dobra. Chociaż wiecie co, tak jeszcze mi zastanawia, czy w ogóle będę musiał ustawiać to salę luster na parzyste? Zresztą tak naprawdę z 6, żeby co powiedzmy raz na jakiś czas rzucać, to wystarczające. Nie. Nie ruszam trójki. Ale tak. Wydaje mi się, że tak, faktycznie nawet nie będę musiał tego robić. To wystarczająco, żeby sobie poradzić i teraz... Tak. Okej. No i mamy zwycięstwo. Gorzej, że jeszcze 3 punkty obrażeń mi zada. Ale dobra. Dobra, naprawdę nie ma co się przejmować. Rzucamy kostkami i dziękuję bardzo, wygrane. Ponownie. W skrzyni mam za to salę luster, którą... Nawet niech będzie na tą dwójkę wrzucę. Nie ma to znaczenia, bo i tak nie będziemy jej nigdy wywoływać. Chyba, że będzie to zmuszone. I tak, mówię, tym razem będziemy polegać tylko na 6. Inne kostki swobodnie, 100%owo, niech zajmują się czymś innym. My po prostu z 6 będziemy ciągnąć moc przerobową do sali luster. Tak, tak, tak. Nie ma to sensu najmniejszego, więc tak. I w sumie tak, dobra.
nic nie zrobi, więc super. Teraz szóstki żadnej nie mam, więc trochę gorzej, ale... Zatem płakać i... Jedzenie. Dobra, tu poleci tak. Tak. Tutaj nie ma znaczenia, to wrzucamy. I jakoś tak powoli sobie musimy radzić. Przeobrażenia, czyli jednoosobienie, niestety. Okej, okay, magiczna tarcza wymaga piątki, nie jest tak źle. Po prostu w tej rundzie rzucimy tam piątkę. A uszkodzenie czwórka nic nie ma, więc nie ma znaczenia, czy to rzucimy, czy nie. Tu i tam magiczną tarczę, której nie musimy rzucać, to tak i no. Na spokojnie, powoli będziemy go tam torturować, męczyć. Wygramy to. Okej, okay, tym razem co nam osłabiasz? Magiczną tarczę, no. Ja nadal mówię, okej, okay, osłabiaj sobie magiczną tarczę, mnie to nie interesuje. No i zwycięstwo. Jest utraty życia, więc no, dla mnie to jest wielki sukces. Nawet jeśli ktoś by mógł lepiej. I teraz tak, przygotowane, ulepszone, ulepszone mają fajne efekty, nie ma co zaprzeczać, ale może przygotowane? No mnie pewnie to będzie głupota. Nie, ja biorę ulepszone. Ulepszone są bezpieczniejsze. Dobra. Co my tam z tym razem tu mamy? Magiczny pocisk, okej. Biorę, oczywiście, na czwóreczkę. Nie jest to może najlepszy wybór, ale no. Kałamarniczkę. Dobra. I teraz w pierwszej rundzie tworzymy magiczny pocisk plus, który będzie bił 8 obrażeń od przeszłych rund. Uszkodzenie, które jest po prostu po to, żeby bić cokolwiek. Oje. 200 obrażeń od razu. Ale okej, dobra. Szóstka idzie tutaj. Tutaj, trójka, tak. Jedynka. Damy tym, bo czym by nie. Trochę to był przestrzał z możliwościami naszymi, ale nie ma co płakać. Teraz tak, więcej tarczy, czy więcej obrażeń. Powiedziałbym, że pójdę po tarczy, patrząc jak ten bieł potrafi być. W sumie to jest chyba... Kałamarniczka chyba jest tej dziewczyną, więc jałopka, ale mniejsza, mniejsza. To nie ma znaczenia, okej, okay, teraz mamy 5. 2, czekajcie, to 5, 6, 5, 4, 3. Dobra, czy tam było 2, 1, 5, 6, 4, dobra. Dobra, dobra, to już wiadomo. Dwójka, tak, jedynka, tak. To nie, niewielkie, ale okej. Okay. Tutaj. I już kuzyn, gdyby miał jedno więcej, to bym teraz wygrał, ale dobra, i tak następna tura już jest GG. No i jeszcze udało się wytarczować wystarczająco mocno, więc widzicie, no jest przyzwoicie. Co najmniej przyzwoicie. Faktycznie, tak tylko szóstki poświęcać tam wystarczające. A, brawo, ale się bezpieczasz, fajnie się z tobą bawiło. Wpadnij jeszcze, strasznie tu nudno i samotno. Te, oczywiście kałamarniczko. Z wielką przyjemnością jeszcze kiedyś ci pokonam w walce. A póki co tak, bierzemy jabłka i lecimy dalej. Dobra, kichacz, złota rączka, czarodziejka. Nie jest jakieś szczególnie imponujące wyzwanie, więc się tym nie przejmujmy. Tak. Tak. Tak, i dobra. Strategia nadal taka sama. O, niedobrze. Niedobrze. Mówiłem, że nie jest imponującym wyzwaniem i nagle 12 obrażeń w jedną turę, no. Tak na coś musiał po prostu to zrobić. Tak. Nawet tego użyję, po prostu żeby już było załatwione. Ponownie zainwestuję bardziej w tarczkę, bo czemu by nie. I dzięki temu, że tego użyłem, to w następnej rundzie znowu szóstka, więc znowu powielamy swoje kostki. Jest bardzo, ale to bardzo dobrze. Dobra, tarcza wytrzyma jeszcze jeden kolec. Nie jest to jakieś coś szczególnego, ale okej. Dobra, teraz dostajemy wszystkie wartości, więc najłatwiej będzie teraz to poogarniać. Tak. Tak. Uszkodzenie, tak, to tak, dobra. Jesteśmy odporni na dwa kolce. I akurat dwa powinien uruchomić. Mógłby więcej nawet, ale
Tam sobie nie, dobra, i tak dwa by uruchomił, ale jest i łopon, który nie myślę o tym, żeby to robić w innej kolejności. Okej, szóstka tu. Z automatu, dwójka tu, z automatu. I wygraliśmy. Nawet nie widziałem, ile on ma życia. Za bardzo się skupiłem, wiecie, na swoich możliwościach tutaj kombienia. Ale tak, kościany klucz, potrzebny dubel, ustaw wszystkie kostki na konkretną wartość. A. Fajne, jeśli mamy coś, co jest wielokrotnego użytku i pozwala używać w kółko konkretnej wartości, ale tak to... ne. Zanim będziemy mieli jakiegoś dubla, to musimy mieć co najmniej 7 kostek na rundę. Nie jest to trudne, więc no nie tędy droga, że dlatego tego nie chcę, tylko... na co nam to? Nie mamy naprawdę żadnego builda, który się opiera na konkretnej wartości. No, poza szóstką, ale potrzebujemy jedną naturę, więc... to wszystko to jest tak mocny przestrzał, jeśli byśmy mieli po prostu milion szóstek tak tworzyć. Co z nimi zrobimy? Ale luster mam pod dwójką i pod szóstką, więc nie jest tak, żeby to mógł zrobić. Mając dwie szóstki, bym mógł zrobić milion szóstek, żeby wszystkiego milion na rundę tworzyć. Nie zauważam, że on mi to ogłuszył, no nie. Jaki ze mnie za bardzo się pośpieszyłem i teraz mam za swoje. Ale dobra. Truje. Tak. Nie, tym razem pójdziemy w obrażenia większe. A nie w tarczy, bo w sumie po pokonaniu go i tak będziemy mieli już level up'a. A, zmniejszenie obrażeń ma... powiedzmy nadal wielkie znaczenie, ale nie aż tak wielkie, jakby miał potencjalnie, kiedy nie ma level up'a. Okej, uszkodzenie, to tym razem na szczęście nie mamy. I gdyby nie to, to idealnie bym uszkodzenie rzucił, tak to niestety. Ale okej, 16 życia nadal mamy. Powiedzcie, 13 plus tarcza. Też nieźle. Teraz już jest trochę gorzej, ale może wygramy to. Dobra, kogo ja pytam. To było gwarantowane, że wygramy. Patrząc na to, że zadajemy 8 obrażeń co rundę, jeśli mu pożyczymy. Teraz tak. Jacza kość albo duplikacja. Duplikacja wydaje się być dobrym wyborem, zamiast sztychu. W jakim wypadku nigdy tego nie użyję. Ale nie, no, jeśli wrzucę uszkodzenie, to wtedy mam takie... ale w sumie gościu, teraz to możesz bić tylko... a nie, możemy bić wszystkim, co jest 4 większe. Dobra, zaryzykuję z duplikacją w ten sposób. A, nie potrzebuję. Dobra, to czarodziejka. Czarodziejka. Okej, tak. Duplikację złożył, co by czemu nie. I w sumie... a, wiecie co, to ma nawet większy sens. Tak, to naprawdę ma większy sens nawet niż to, co robiliśmy wcześniej, jak tak teraz patrzę. Bo w pierwszej rundzie już 8 obrażeń leci. Dam? Dwa osłabienia, więc wszystko nam osłabi, jak na złość. Potrzebna szóstka. Zadanie 5,5 punktów. Na to nie pozwolę, więc tak, magiczna tarcza. Chyba nie. Postawiam tylko, bo jednak no, nie mogę nic z tym zrobić. A teraz tak. Palące światło. O nie, to nie ma sensu. Większy sens ma duplikacja, żeby i tak tą kostkę dostać. Za szóstkę. I dobra, aktywujemy tą tarczę. Aktywujemy to oczywiście. No i na tym można się już bardziej bawić. Po naprawie to. Duplikację to trzeba odtworzyć. Nie, więc zarzucamy po prostu kolejną tarczkę i no, standardowe schematy. Nic dodać, nic ująć. Ale teraz gdyby tak przygotować dwie sale luster, to wiecie co, w tej kombinacji byśmy mogli naprawdę teraz szybko kostki gromadzić. Więc tak, jeśli będę miał dostęp do tej, do sali luster, do kolejnego przygotowanego miejsca, to potencjalnie będziemy właśnie takie wielkie openingi robić z podwójną salą luster. Taki sobie pomysł, trochę głupi zrobiłem. A póki co tak, tak i jeszcze to. I pięknie, pięknie po prostu. Jeśli to weźmie, to już padło. Chociaż dobra, i tak by padło już w następnej rundzie, więc tak. Jej decyzja tutaj miała niewiele do zmienienia. Dorzuciliśmy wszystkie kostki, które istnieją w naszej ręce i dobra.
jabłko. I teraz pokazuj to, co tu mamy. Magiczny sztylet wielokrotnego użytku. Jest to lepsze. Lepsze od sztyku na pewno. Dobra. A więc. Tak, szczur. Nie. Katastrofa, nie. Więc dobra. Teraz plan jest prosty. W jednym momencie wystawiamy ten sztylecik i po prostu bijemy, czym wlezie. To jest takie lepsze rzucanie kostką. Ale okej. Okay. Kraken, super czarodziej wilkor. Kraken ma klątwę. Walka z krakenem może być ryzykowna. Super czarodziej chyba miał dwie kostki na start. Pewien. Bo jest, są strasznie groźni. Powiedzmy, że zaczniemy od krakena, bo on jest chyba najgroźniejszy z całej tej trójki. Okej, tak, duplikacja, tak. I magiczny pocisk. I dobra, no. Nie będzie klątwy. Będzie za to oślepienie. Okej, czyli to jest 3, 2, 1, 6. Okej, oczywiste. Jego oślepienie nie jest niczym groźnym. To jest 3, więc 3 na magiczną tarczę. 2 na pocisk. I 1 tutaj. No, piękna sytuacja. No i teraz tak, oczywiście jedyna ta, w której nie dostajemy szóstki. Dostajemy za to klątwę. I oślepienie, które nic nam nie robi. Bo jest to proste. 5, 4, 3, 2, 1. Dobra. A, trzeba zacząć. Z tym nie wyszło, dobra. Zastępujemy palącym światłem. Cztery, które anulujemy. Zastępuję. Magiczny pocisk od razu odnowić i wystrzelić z niego. I trójeczka tutaj, na delikatną tarczkę. No. Jakoś to idzie. Jakoś to idzie. Tym razem naprawdę jesteśmy znacznie lepiej przygotowani. Dobra, sytuacja jest teraz taka, nadal mamy klątwę, więc szóstka nie ruszamy. Trójką tutaj, oczywiście wyszło tak jak wyszło, więc od razu naprawiamy. Jeszcze zada 4 obrażenia. Jeszcze za mało na to, żeby to wygrać. Więc zrobimy po prostu tak, tak. I w sumie tak. Czemu nie? Wygramy po prostu. Bardzo, ale to bardzo ciekawy sposób. Okej, okay, jabłka. No i mogę żreć. Skoro i tak. Po wilkorze dostajemy level upa. Dopiero. I tak, jak mówiłem, dwie kostki, więc tak. Tutaj naszym celem głównym musi być. Jak to się nazywa? Skupienie się na damage'ach. Wiem, że może to być ryzykowne, tak nie przejmować się tym przeżywalnością, no ale tak jak widzicie, trzy kostki można teraz. Jeśli trzy będą miały różne wartości, to po nas. A więc tak, musimy się skupić na damage'ach. Gdzie ta kostka? No, ale wracając. Mówiłem, że musimy się skupić na damage'ach, jestem tego świadom. No jednak są sytuacje takie jak teraz, kiedy wolę mieć już gwarantowaną tą szóstkę, żeby przyspieszać. Nie będzie szóstki, tak, oczywiście. Oczywiście. Okej. Co więcej zrobię? Nie. Więc zrobię przynajmniej coś takiego pięknego. Co zwiększy mi trochę chociaż przeżywalność w tej bitwie. I okej, znowu ma podwtórkę szóstki. Niedobrze.
Nie, jeszcze trucizna, porażenie, no, oczywiście wszystko co najgorsze. Ten porazi? Oczywiście, że ma jakiś pocisk, ale dobra, to jedynką można go naprawić. Ale luster, nie musimy się przejmować. No, nawet niepotrzebnie tam prawiałem coś więcej. Nie, mniejsze i tak wygraliśmy. I okej, okay, bandaż, uleczy jeden wielokrotnego użytku. Ani parzystej, a ulepszone. Jak wygląda? Po prostu uleczy jeden. O. Może to w sumie byłoby lepsze od palącego światła, ale... daruję. Będzie to pewnie głupota, ale tak. A teraz starcie z wilkorem. Ola luster. Standardowa duplikacja. Tak. I jeszcze od razu zarzucę to, żeby było lepiej. Tak, bo od razu w pierwszej rundzie będziemy mieli z głowy z moimi duchami. Jest to, że możemy otrzymać obrażenia. I ze względu na charakterystykę naszego oponenta, tym razem spróbujemy na dwa razy grać, jeśli chodzi o magiczne pociski. Okej, okay. Obrażenia jakieś tam niewielkie będą, na szczęście klątw nie ma. I w sumie to jest głupie, bo jeszcze stanie. Brakuje mi słów teraz. Na dwa pociski sobie radzić? Nie, jestem, przecież mam duplikację, więc jakakolwiek pojedyncza parzysta by się trafiła. Możemy na dwa pociski lecieć. O, i teraz tak, duplikacja. Dobra, trudno, poświęcę duplikację na rzecz tarczki. Zawsze może to mnie ochronić przed jednym uderzeniem. Nawet dwoma się mam farta. I... półtora uderzenia stankowało, co prawda trucizna i tak weszła. Ale no. Możemy się to przyjmować, to tak, to tak. Palące światło? Nie, palące światło możemy zarzucić. Jedno obrażenie zabraknie. Ale dobra, przynajmniej jedną kostką wyłączymy całkowicie z życia, no, piątkę. Dużo to nie zmieniło. Ale dobra, nie ma co płakać. Nawet nie przejmujmy się klątwą, właśnie rzucimy kostką i... no, wygrano! I teraz tak, dodatkowa kostka. Kuszące, ale niepotrzebne. Lepszone miejsce na zaklęcie, super opcja, ale nie, bierzemy przygotowane, jak obiecałem, bierzemy przygotowane. Perno i fajne. Palczy sensowne, a dwie kostki brać na coś takiego. Wezmę. Zamiast palącego światła, albo zamiast magicznego sztyleta, palące światło, magiczny sztylet. Dobra, zamiast palącego światła. Jest to może najlepsze, ale niech będzie, że i tak to wezmę właśnie. I teraz tak, księga zaklęć. Co mam tutaj zamieć? Nie. Oj, nie. Tym razem lecimy na dwie sele luster. Nie mówię, że będzie to ciągły stan rzeczy, od razu podkreślam. Raczej jest to, powiedzmy, delikatny boost prędkości rozgrywki w pierwszej turze. Przynajmniej w sumie można powiedzieć, że rozpędzenie naszego dynamo. Typu, okej, kryształowa kula, czy rzucić ją od razu, czemu nie? Dobra, dwójka tutaj, a i tak, jak mówiłem, od razu później mamy jedną z sal luster, bo na jednej dalej możemy ciągnąć. No, i w ten sposób w sumie gwarantujemy sobie, że już co tura będzie szóstka, więc co tura będziemy mogli zwiększyć. Okej, okay. Uciszenie, no niedobrze. I echo, okej, okay, echo, nie najgorsze. No, dobra, wybaczcie, że tak wyszło cięcie trochę. I w sumie pewnie gdybym nie powiedział, to mało kto by się zorientował, ale mniejsza z tym. No tak. No więc tak, właśnie robimy dalej walkę. Jestem trochę wytrącony z rytmu, więc wybaczcie, jeśli będzie właśnie teraz jeszcze gorzej gadane niż zazwyczaj. Oczywiście wyciszenie. Parzysta, nie parzysta, no idealnie. Wszystko na raz.
Dobra, jeśli chodzi o samego ptaka, to w sumie... Pomiędzy to, że będzie nam zadawał pewnie obrażenia spore. To my możemy go pokonać w całkowicie inny sposób, niż pewnie go to przewidziała. Konkretnie ilością kostek. Nawet właśnie nie będziemy musieli się przejmować teraz z tym, czy on ma unik, czy nie ma uniku. Jak widzicie, niestety rzucaniem kostką nie zbijemy mu unika, ale tak. Po prostu im więcej kostek będziemy mieć, tym szybciej będziemy mogli go się pozbyć. Super sytuacja. Podbijając przy okazji tarczkę, więc... tak. I niech będzie tak. Oj, mogą więcej sal luster dać. No trudno się mówi. Ale dobra, w tej rundzie będzie trochę mniej w takim wypadku obrażeń zadanych bezpośrednio. Bo tak, patrzcie co teraz zrobimy, żeby było jasne. Skupiając się już na rundy późniejsze, w których on może mocniej bić. Po prostu będziemy nabijać sobie tarczki. No, niestety tym razem będą obrażenia i osłabienia. O tak, będziemy nabijać po prostu ile idzie tarczki. Ile idzie zarzucać tutaj. Tarczki się robi trójką, dobra, więc po prostu dowolna rzecz, która nie jest trójką, może iść. Super sytuacja. I tak, a właśnie, nie uniknął, mogą rzucić, nie pomyślałem o tym. Ale mniejsza, jeśli nawet długo to zajmie, to widzicie, no przynajmniej mamy prawie, że gwarancję przeżycia bez utraty większej ilości HP-ków. Dobra, co osłabi? Sale luster, magiczny pocisk, nie jest tak istotne. Sale luster. I szóstka pozwoli nam i tak ją aktywować, więc tak. Mamy jedynkę. Dobra, to w sumie bez różnicy, jak to zrobimy. O, jeszcze zauważam teraz, że mamy takie piękne coś, co przyspieszy trochę, bo nie ma uniku. Tak, to tak. Trochę spowolni nam potem gromadzenie tarczek, ale tak, tak. I w sumie, czemu by nie? Pewnie tak niedługo będzie znowu unikał, więc tak. Jeszcze szybciej będziemy generować kostki. No, będzie unik w tym razem niestety, więc dobrze nawet zrobiłem, pozbywając się tamtego. Boże, jeśli teraz na to trafi i po prostu na obie. No tak. I oczywiście, że trafiło w obie. Ale okej, okay. Nie ma co płakać, nie ma co się przejmować, zrobimy to w bardzo fajny sposób. I tak aktywujemy dwie na raz, dzięki duplikacji. Proszę. Proszę. Niestety nie ma, więc pewnie użyłem przez przypadek na coś innego. Szkoda, bo można było to jeszcze lepiej rozegrać, ale dobra. Nie będę płakał nad tym i rzucamy za 4 obrażenia. W tym nie wiem, czy jest jeszcze sens wam to pokazywać, więc... Ja. Może po prostu spotkamy się, jak już tak będzie ginął, bo trochę to może zająć? Nie, dobra, nie zajmie to ani trochę. Pewnie już w tamtej rundzie mógł zginąć, czy coś. Oszukam system. Ale dobra, mniejsza z tym. Jedno obrażenie. Dobra. Dobra, to gdybym się skupił bardziej na rzucaniu kostkami, to już dawno byłby pewnie martwy, ale jak zwykle wolę komplikować sobie życie. A tutaj nieważne co zrobisz, gołębiu, pelikanie czy inny oczkodanie, nie wiem czym tak sobie myślimy, chociaż oczkodanie to chyba było jakieś odmiana małpy może? Nieważne, rzucamy kostkami i twoje uniki po prostu nic nie robią. Inaczej mówiąc, zwycięstwo i to bardzo proste. A dobra, 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 szkielet, krystalina. Szkielet, szczur, krystalina, od kogo by tu zacząć? Tutaj mam dużo trucizny, więc przed tym się nie da chronić, więc zacznijmy od tego. No bo tak, prawda jest taka, że jeśli będziemy mieli mało życia tutaj, to padniemy. A jak szybko się go pozbędzie, to będzie dobrze. Duplikacja, tak. Troszeczkę magiczny pocisk. I na dzień dobry 5 kostek w następnej rundzie. Później będzie 6 kostek i tak dalej, więc no, no mamy gwarancję w sumie do przeżycia. Prawie, że jeśli będziemy szybko działać. Chociaż dobra, 4 trucizny już wleci, albo nawet 5. 5 trucizny.
Tak, 5 trucizn, a może nawet 6. Tak, całe 6 trucizn. Więc no, jak mówiłem, mało życia to na nim jest po prostu wyrok śmierci. Jak w sumie na większości przeciwników, ale... Zakładając, że większość przeciwników nie truje tak mocno i nie skupia się tylko na truciźnie, to te tarcze nasze mogłyby nas jakkolwiek podratować, a tutaj już na kiepsko z tym. A dobra, czy chcę coś jeszcze tutaj zmienić w tej konfiguracji? Nie, on tylko truje, a obrażenia i tak będziemy zadawać wymiar przyzwoite tym ósemkom rzucaniem kostką, więc tak. Może dałoby się to jakoś przyspieszyć, ale... No nie ma sensu. Jak będziemy mieć już dwie szóstki natury, to wtedy wstawię... A jak to się nazywa? A wiesz, tleta w sumie. Nawet teraz to mogę zrobić jakoś, chyba? Dobra, wstawię w sumie tego sztyleta od razu, zamiast duplikacji. I teraz robimy w jeszcze lepszy sposób. Po prostu wszystkie nadmiarowe kostki ładujemy w sztyleta, żeby go pokonać. I tym samym prawdopodobnie po prostu zwyciężymy bezproblemowo. Zobaczcie, że byłem przez chwilę cicho, ale no, pytali się domownicy o parę ważnych dosyć tematów. Póki co, dziękuję bardzo, szczurek pokonany i znaleźliśmy na tym prawie całe zdrowie, jestem tego świadom. Ale właśnie dlatego stwierdziłem, że trzeba się z tym bić. Po prostu, jako z pierwszym, zaraz po gołębiu. I dobra, szkielet, który na dwójkach klątwy rzuca, a resztę kostek wykorzystuje do... jak to się nazywa? O, brakuje mi słów. Resztę kostek wykorzystuję do zadawania obrażeń. Okej. Nie będzie to może łatwe starcie, ale damy radę. Klom trwa oczywiście, klom trwa jakby inaczej. Idziemy tego na wszelki wielki. Dobra, nie zepsuło się. Ej, chyba czegoś nie rozumiem. Tutaj... Jeszcze tu mogę takiego wartego uwagi zrobić? W sumie mogę. Tak. Tak. Tak, tak. Tak. I po to, żeby bić jak największe obrażenia, to właśnie zrobię tak pięknie. A zamiast drugiej sali luster, teraz zarzucimy magiczną tarczę. Natomiast zamiast magicznego pocisku zrobimy zamieć. No, i w tym sposobem, jak dziwnie gadam, wiem. Ale mamy potężną zamieć, która de facto może nam znacznie uratować sytuację. I teraz tak, ryzykujemy. A duplikując, nie. Zaczniemy ryzyko od takiej tarczy. No, oczywiście, że weszło. Duplikacja nie weszła, ale dobra, nie jest źle. 9 obrażeń i tyle po prostu. A, przymrożenia. Następna tura. Potracimy życie, jestem tego świadomy. Ale wygramy to. Ja wam to mówię, no. Mrożąc mu dwie kostki, ciężko będzie nie wygrać. Jeszcze lepiej byłoby, gdybym wstawił kolejną zamieć. Dobra, to jest to. Teraz on nie będzie mógł nam klątwy rzucać, maksymalnie będzie zadawał 2 obrażenia. Jeszcze jak będziemy rzucać w tarczkę, to jesteśmy już odporni na niego całkowicie. Też to ma znaczenie. Nie, nie ma znaczenia. Wygrano. Mogłem wcześniej o tym pomyśleć. Ja zdecydowanie mogłem wcześniej, ale dobra. Dobra, to zamieć naprawdę jest taka sekretna broń zagłady, o której... A, mało kiedy pamiętam, ale okej. Poradzimy sobie. I teraz standardowo, tak, tak, tak. Na razie magiczny pocisk, w następnej rundzie postawimy jednak już zamieć. A tutaj krystalizacja. Tak jakby normalnie gra wiedziała z góry, co się trafi. Sala luster jedna osłabiona, dobra, nie jest to żaden problem. Tak. Tak. Tak.
Dobra, super. I teraz pewne tarczki nie dostaniemy, ale masz dwie jedynki i jeszcze 11 obrażeń. Prawie najwyżej jak się dało. O, jak mi przykro, same jedynki. Jak mi przykro. Dwie takie na plus zarzucić i mamy gwarant tego, że w sumie mało co zrobi. Ale okej. Okay. Tak. Tak, tak. Jaka sprawa. To jest sens cokolwiek tutaj zmieniać. Nie, ale zrobimy jeszcze tak. Kto wie, może coś fajnego trafi, nawet się trafiło. Okej, magiczny pocisk. Wystrzelimy, bo czemu by nie. I dobra, za jedynkę postawimy tu już kolejną zamieć, bo czemu by nie. Za to to. I tak, i dobra. A, pomyliłem wartości chyba. Tak. Trudno. Trudno i tyle. Jakoś sobie poradzimy. Tylko jedna dwójka. Gorzej, jeżeli tak będzie mogła coś stworzyć, to cokolwiek tutaj powstanie. A, to samo. Okej, okej. Dobrze, że teraz dwa osłabienia. Ale zamieci są nieruszone, więc... A, nie ruszyła zamieci, więc no... Wyrok śmierci. To sobie podpisała w ten sposób. I dobra, no... Nie wiem, co więcej powiedzieć. Chyba... Przygotowane miejsce, ulepszone miejsce. Ulepszone miejsce. Oczywiście, że... Absolutne. O. O, o. Okej. Okej. Wezmę to szczerze zamiast. Zamiast czego? Sztleto. Tak. Drogi to będzie w użyciu, ale tak. Wiecie co, to warto będzie. I walczymy z Madison. Niewrażliwe na zamrożenie. To jest zero, absolutnie jeśli jest ulepszony, jak to robi 30 obrażeń. I tak może być warto wrzucić. Dobra. 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 To będzie ciekawe starcie. Ale czuję, że go nie wygramy. Cześć, jestem Madison. Została mi tylko jedna walka, żeby zasłużyć na odznakę za bezproblemowe pokonanie kostki. Okej, okay, okej, okay, dobra. O. I wiecie co? Chyba Solar Luster przerzucę też potem na parzystą, żeby móc zamiecią łatwiej się bawić. Ale to w następnej rundzie, póki co... właśnie rozstartujemy w taki standardowy sposób. I tak, szóstka będzie leciała na zamieć, ewentualnie na zero absolutne, podkreślam. Bo zero absolutne też będzie dosyć istotne, jeśli chcemy ją szybko pokonać. Nie wiem, czy z zamiecią nie będzie łatwiej. Jeszcze pomyśli. Ale dobra. Dobra, dobra. Dobra. Żeby po prostu to tylko już tam podmieniać. Robimy w ten sposób. Zamiast magicznego pocisku zamieć. Otrzymujemy trochę obrażeń oczywiście, ale zadajemy już obrażenia zamiecią, więc no, pomału już zaczyna się robić coraz łatwiejsze. A nie, nie jest niewrażliwe na zamrożenie. Musiałem pomylić z czymś innym. Oj, no to mi przykro, moja droga koleżanko. Nie jesteś odporna na zamrożenie. No jednak niepotrzebnie tworzyłem tamto. Będę to wolniej robił, owszem, ale... O, to było niepotrzebne. Naprawdę. Zero absolutne też nie jest potrzebne. Poradzimy sobie po prostu, no, no jakby nigdy nic. Ma 5 kostek, okej. Okay. Czyli będziemy musieli jeszcze trzecie zamieć tutaj dodać, ale no, poza tym to już wygraliśmy. Ile mam kostek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Okej, okay, idealnie. Teraz dopasowujemy kostki jakkolwiek, nie przejmując się niczym. I... Madison będzie miała same jedyneczki. A samymi jedyneczkami to za dużo nie zrobi. Owszem, kozikiem tam zada nam te trochę obrażeń. Ale no, to poza tym. A poza tym to już przegrała. Mamy tak dużo po prostu tych zamieci, że nawet nie wiem, z optymalnych wartości do zamieci wygrywamy. Tak, 54 minuty, ale tak, udało się. Chyba będę musiał zrobić to sama. Co za nieporozumienie. Okej. Dobra, dawaj, kręć. I no nie, znowu czaszka. No, to kto by się spodziewał? Wiesz już chyba, jak to leci. Dobra, brota, bla, bla, bla. Kręcimy kołem. Ale cóż to?
Wygląda na to, że nie udało ci się wygrać pragnienia twojego serca. No co za niespodzianka. No, tak, wielka niespodzianka, ale najważniejsze, że udało się. Jej, po prostu zaliczyliśmy i 3 achievementy. Wywołaj zamrożenie 5 lub więcej w pojedynczej turze. Ukończ 12 rozdziałów, ukończ rozdział odliczanie. No dobra. 5 lub więcej, mam informację o bałwanach. Co o bałwanie, tak właściwie. Co cię grzeje? No, trochę dziwne określenie, ale okej. Odgłos płonącego ogniska na śnieżnej polanie w nowy rok. Sylwetki drzew majaczące na horyzoncie. Okej, okay. Co cię ziębi? Nie rozumiem pytania. Hobby. Próbowałem już kiedyś... Je już kiedyś mieć, ale najwyraźniej nie nadają się do publikacji. Oj, okej. Dlaczego jesteś w lochach? Żeby znaleźć prawdziwą miłość, która weszła przede mną i nigdy nie wróciła. Smutne. Ale okej. 12 dowolnych rozdziałów. Cowboy. Zawód? To chyba ja jestem, że jestem cowboyem. No i kotem. Ale to bardziej hobby. Oczywiście. Czego się boisz? Boję się, że spotkam cowboya, który jest psem. Ulubiona książka? Jestem kotem, więc nie umiem czytać. Ale lubię sobie, żeby czasem posiedzieć na gazecie. Dlaczego jesteś w lochach? Na początku to była tylko praca na weekendy, ale bardzo mi się spodobało. Okej. I uwaga, uwaga. Za odliczanie dostajemy kosmicznego żołnierza. Ulubione jedzenie? Placki ziemniaczone mamusi. Najszczęśliwsza chwila? Mój pierwszy start. 10, 9, 8, 7. 6 rzeczy, bez których nie możesz żyć. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Start! Dlaczego jesteś w lochach? Chciałem zostać wybrany do pierwszej misji na Marsa. Okej. I cóż, no. Ciekawe powody, ciekawe informacje o naszych współoponentach. I cóż, no, to udało się, no. Jestem bardzo usatysfakcjonowany wynikiem. W następnym odcinku błazen. A póki co to by było na tyle, więc mam nadzieję, że wam się podobało. Dziękuję bardzo za uwagę, no i trzymajcie się. Hej, hej.